Odsłoniliśmy tablicę, która upamiętnia śmierć 51 osób, kilku narodowości, którzy przebywali w gdyńskiej filii obozu koncentracyjnego Stutthof. To byli w przeważającej mierze Łotysze, ale także Rosjanie, Francuzi, był Włoch, Belg, byli Polacy, no i również Niemcy. Wszyscy ci ludzie pracowali w Gdyni przy budowie łodzi podwodnych, przy budowie urządzeń obronnych, a także przy porządkowaniu miasta. W Stutthofie odnotowaliśmy prawie 5 tysięcy Gdynian, którzy przeszli przez ten obóz. Co najmniej co dziesiąty z nich zginął. To śmierć 400 kilkudziesięciu jest udokumentowana. Więc jest to miejsce ważne dla Gdynian ze względu na męczeństwo naszych przodków. Dlatego jednego dnia postanowiliśmy odsłonić tę właśnie tablicę, jak również otworzyć wystawę w Muzeum Miasta Gdyni, na której będzie można zobaczyć wiele interesujących przedmiotów, przeczytać o wielu interesujących fragmentach historii. Wypada po prostu zaprosić do odwiedzenia wystawy w Muzeum Miasta Gdyni, a także do krótkiego choćby przystanięcia i chwili refleksji przed tą tablicą, która znajduje się na murze otaczającym cmentarz Witomiński.